Dzisiaj zrobiliśmy wycieczkę na cmentarz, znaczy ja zrobiłem. Z ciekawości zobaczyć, jak wygląda gruziński cmentarz. No i widzę, że tu wszystkie groby są otoczone płotami. No, wszystko kute żelazo. No i najczęściej są tabliczki tylko z napisami. Tu widzę po rosyjsku. Są niektóre bardzo wysokie płoty. W środku mamy ławeczkę, żeby usiąść, i stolik, żeby coś zjeść czy wypić za zdrowie zmarłych. Są też i takie, gdzie widać cały wizerunek. Tigranowna żyła lato, długo żyła, 90 i minus 29, no minus 30, no to 61 lat. No i tak jak wszędzie widać, tam też ktoś jest, tak co? A pomału widzimy, tu też jest stolik taki, gdzie to może pobiesiadować. No taki ogólny obraz, jak to na cmentarzach wygląda. Panie tu pracują, też widzę, sprzątają po duszach. No, tu widać świeżo coś też zrobione. Taka czarna ziemia. Także wszędzie płoty. A co, kto to tam jest? Tam na pewno jakiś bohater, taki pomnik żołnierza pewnie. Jakiś młody człowiek, 30 lat, nie, 20 lat. Taki statua. Tutaj pewnie też ktoś z rodziny. No i tak ogólnie to widać. Tu jest sporo też zarośniętych krzyży, ale wszędzie widać twarze tych, którzy już odeszli na wieczny spoczynek, dając miejsce nowym pokoleniom. Niestety większość napisów po gruzińsku, to nie można odczytać. No idziemy dalej, może coś jeszcze ciekawego zobaczymy. Tak jak już wspominałem, wszystkie groby mają mniejsze lub większe płoty zamknięte mocno, niektóre mają bardzo mocną kłódkę, żeby tam nikt, żeby, no nie wiem, czy oni nie uciekli, czy ktoś ich nie ukradł. Wszystkie są zamknięte. No, a tu zauważyłem jeden grób lotnika, pewnie jakiegoś bohatera ze śmigłem. No, nie wiem, czy może tam bliżej podejdę. Będziemy mogli przeczytać, kto to tam jest. No nic, to idziemy dalej. Szukamy następnych jakichś ciekawostek.